Pieniądze w portfelach Polaków tracą na wartości. Jak wskazują wstępne dane GUS, jeszcze szybciej niż w poprzednich miesiącach. Według tak zwanego szybkiego szacunku inflacja w sierpniu rok do roku wyniosła 5,4% i jest najwyższa od ponad 20 lat. Dwukrotnie przewyższa też cel inflacyjny. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Dziennikarze Faktu 24 nie dowiedzieli się jednak od premiera, ile kosztuje chleb. Jego zdaniem z rosnących cen są zadowoleni m.in. rolnicy. Premier powołał się na cenę zboża w skupie, a nie ostateczną cenę produktu w sklepie. I to jest na rękę rządowi, żeby ta inflacja była wyższa. Bo do budżetu państwa wpływa więcej pieniędzy z podatków, wskazują eksperci. Głównie z VAT-u, który płacimy przecież podczas codziennych zakupów. Jednak im więcej pieniędzy w gospodarce, tym wyższa inflacja. Czyli spadek ich wartości. Jakbym był sam, bez małżonki, nie opłaciłbym w stanie po prostu na przykład mieszkania, a wyżywienie i ubranie i jakieś tam jeszcze, to w ogóle o samochodzie bym nie marzył. Oj, proszę pana, jeśli chodzi o ceny, to muszę powiedzieć, że strasznie straszliwie wzrastają z dnia na dzień. Każdy artykuł spożywczy, obojętnie czy to będzie 10, 15 czy 20 groszy, ale suma miesięczna czy roczna jest to bardzo dużo. Wszystko jest droższe. Nic nie tanieje. Dojdziemy znowu do takiego bezsensu, że będziemy mieć miliony na kontach, nic nie kupimy i znowu zrobią obetną 4-0 czy 5-0. Zdaniem ekonomistów do tego jeszcze daleka droga, ale to możliwe, bo gdy rosną ceny, zaczynają też rosnąć płace. Wzajemnie nakręcane podwyżki powodują spiralę inflacyjną. Od początku roku większość ekonomistów, ekonomistek była już przekonana o tym, że inflacja będzie przyspieszać. Jest to w zasadzie tendencja obserwowalna w wielu krajach Unii Europejskiej, także nie u nas tylko. Jako główne przyczyny wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach ekonomiści podają pandemię koronawirusa oraz wysoką cenę surowców, w tym paliw, które przekładają się na większe koszty w pozostałych sektorach gospodarki. To z kolei w ostatecznym rozrachunku odbija się na konsumencie. Wysoka inflacja oprócz skutków ekonomicznych ma też te społeczne, zniechęca do inwestowania i oszczędzania. Jednym ze sposobów na jej zahamowanie jest podwyżka stóp procentowych. Nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, przy pomocy której można obniżyć inflację wynikającą ze wzrostu koszt produkcji benzyn wszelkiego rodzaju, wszystkich innych surowców, kosztów transportu. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej odpowiedzialne za stopy procentowe nie kwapią się, by je podnieść. Ta główna wynosi 0,1%. Po ich podniesieniu do obiegu trafiłoby mniej pieniędzy. W praktyce stopa procentowa determinuje dwie kwestie. Po pierwsze, ile możemy zarobić na lokacie, aktualnie praktycznie zero, oraz to, ile musimy zapłacić za kredyt. Inflacji za sierpień nie opublikował jeszcze Eurostat, ale w ostatnich miesiącach Polska była pod tym względem jednym z liderów. Ceny rosły u nas prawie najszybciej w całej Unii Europejskiej. Unijna średnia za lipiec to nieco ponad 2%. Najwięcej w porównaniu do zeszłego roku oprócz benzyny podrożała żywność i energia, w tym gaz. Od sierpnia płacimy za niego 12% więcej. Według nieoficjalnych informacji nawet o 40% dla gospodarstw domowych może podrożeć w przyszłym roku prąd. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.